Nie miałem okazji jeszcze robić jako trener takiego komentarza, przygotowywać po meczu, ale czasami w którymś momencie taka sytuacja się pojawia. Sroga lekcja dla nas, dużo kosztująca. Z jednej strony wymiar tej porażki na pewno zdeterminowany i pierwszą akcją przeciwnika, która skończyła się bramką, czyli takim mocnym gongiem w pierwszej minucie i na pewno prostymi błędami później, skończywszy pierwszą połowę na czerwonej kartce i później druga połowa zupełnie w dziewięciu. Także to miało podstawy tego wyniku. No co dla nas? No dla nas, na pewno dla naszej drużyny, na struktury naszej drużyny, do tego, nad czym pracujemy, takie lekcje są absolutnie potrzebne. Natomiast zadaję sobie pytanie, czy aż tak duże, bo to jest niecodzienny zupełnie wynik w naszej lidze. Z drugiej strony, patrząc na to, że kilka dni temu wygraliśmy z liderem tych rozgrywek, no to tym bardziej to się wszystko robi absurdalne, ale patrząc tylko i wyłącznie na naszą drużynę, no tego, jak się okazuje, tego typu wahania na pewno się zdarzają, a już szczególnie w momencie, kiedy zanim się ten mecz rozpocznie, przegrywa się już 2-3 bramkami, także bardzo trudno tej mojej drużynie było się pozbierać do przerwy i tak jak powiedziałem, kluczowe znaczenie miała też na pewno czerwona kartka, która zmusiła nas do gry w dziewięciu, w drugiej połowie, no oczywiście do przemeblowania składu na tą drugą połowę. Także wydaje mi się, że GKS zmierza do ekstraklasy, biorąc pod uwagę to, co się tutaj dzieje. Ja osobiście cieszę się, że ta ekipa wraca do ekstraklasy, bo sam kiedyś jako piłkarz miałem tutaj okazję rozegrać chyba jeden z ostatnich swoich meczów, niewielu zresztą, w ekstraklasie. Także z moimi wspomnieniami przyjechałem dzisiaj na stadion, który ten niewiele się zmienił przez te kilkadziesiąt lat, natomiast na pewno na nowym obiekcie ten zespół będzie wyglądał i klub zupełnie inaczej. Także dziękuję. Dziękujemy, trenerze, za życzenia awansu. Czy są jakieś pytania? Dobry wieczór, trenerze. Kacper Janoszka, Dziennik Sport. No, wspomniał pan o absurdalności tego wyniku. Wspomniał pan też o ostatnim meczu z Lechią Gdańsk. No, czy w ogóle istnieje takie racjonalne wyjaśnienie tego, co dzisiaj się wydarzyło? Dlaczego tydzień temu można było wygrać z liderem, a dzisiaj ponosi się bardzo dużą porażkę, bolesną? Ja to wytłumaczę w jeden sposób i wydaje mi się, że tutaj innych, jakichś bardziej zasadnych wytłumaczeń nie ma. Po prostu taka jest siła, można powiedzieć, mentalna młodych, doświadczonych zawodników. Jeżeli wszystko się układa, jeżeli wszystko idzie dobrze, zgodnie z planem, a czasami nawet troszkę ponad, no to łatwiej to wszystko jakby utrzymać. Natomiast w tym przypadku zdarzyła się sytuacja zupełnie odwrotna z tego meczu sprzed tygodnia, gdzie praktycznie spodziewając się w 100% zachowania GKS-u w pierwszej akcji, my dajemy sobie strzelić bramkę, no i za 2-3 minuty dostajemy drugą po błędzie, który podejrzewam wynikał z tej takiej sytuacji, która się chwilę później zadziała i w zasadzie nie dotknęliśmy piłki, a już mieliśmy dwie w swojej siatce. I to, co się później działo, to była tylko kwestia ilości bramek zdobytych przez GKS, a że kilka bramek zdobyli piłkarze GKS-u w sposób, powiedziałbym, taki trochę nieprawdopodobny, spektakularny, to zrobiło wynik. Łukasz Pawlik, Gol.pl. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to o strategię, która dotyczy Stali Rzeszów i tutaj tych całych elementów gry. Uczulał pan na konferencji prasowej, że z Lechią Gdańsk to wyglądało lepiej, natomiast dzisiaj pierwsza minuta rzut z autu i właśnie po tym została zainicjowana ta akcja, po której padła bramka. Jak to zatem wytłumaczyć w racjonalny sposób? I drugie pytanie, czy ułatwieniem było właśnie dla młodzieży, no bo w poprzednim meczu z Lechią Gdańsk było 7 młodzieżowców w pierwszym składzie
i wówczas grali przed własną publicznością. Sześciu. Dzisiaj też było sześciu, ale czy właśnie według pana różnicą było to, że wtedy grali na własnym stadionie, a dzisiaj właśnie na wyjeździe? I czy to może miało wpływ na jakieś zdeprymowanie graczy? Dziękuję. Panu, jeśli na drugie pytanie zacznę odpowiadać. Nie wydaje mi się, że w przypadku tych naszych młodych graczy znaczenie duże miało, że grają siebie czy na wyjeździe. Ten szum podobno im pomaga, czy to własny, czy przeciwnika. Natomiast co do tych stałych fragmentów gry, no to jest bolączka nasza od początku, od pierwszego meczu, gdzie traciliśmy bramki po wrzutach z autu, po rzutach rożnych. Dzisiaj zdecydowanie w ostatnim czasie udało nam się to poprawić. Niemniej, jeżeli chodzi o GKS, no to wszyscy wiedzą w lidze, że biorąc pod uwagę tego typu sytuacje, no dysponujecie takimi zawodnikami, których przede wszystkim wzrost, siła fizyczna, agresywność we wchodzeniu w pole karne przy tego typu momentach jest bardzo trudna do wybronienia. Tym bardziej, że my jako zespół też nie prezentujemy tu jakichś nadzwyczajnych warunków fizycznych. W związku z tym takie dwa stałe fragmenty gry nas złamały w pierwszych minutach i później to już była konsekwencja tego, co się stało na początku. No cóż, chciałbym pogratulować przede wszystkim drużynie i sztabowi dobrze odrobionej lekcji, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że przyjeżdżała tutaj drużyna rozpędzona, młoda, bardzo, bardzo nabiegana. Bardzo groźna dla tej klasy rozgrywkowej. Ostatnia seria i sposób punktowania przez Stal Rzeszów była dla nas sygnałem do tego, że będziemy grali bardzo twardy i ciężki bój. Byliśmy, wydaje mi się, bardzo dobrze do tego wszystkiego przygotowani. Weszliśmy w mecz dość mocno, żeby nie powiedzieć, że z framugami. Także rzeczywiście chłopcy dzisiaj byli naprawdę okej, ale o 15 w poniedziałek akcja GKS Tychy zostanie rozpoczęta i to nie będą przelewki. Także czekamy na następne mecze, a dzisiaj jeszcze raz mogę całej mojej ekipie podziękować. Tak jest. Dziękuję. Trenerze, poproszę o pytanie. To ja zacznę tutaj może tak z przymrużeniem oka. Czy zamieniłby pan tutaj te 8 goli na 3 mecze, tak żeby w tych kolejnych 3 spotkania wygrać i tutaj ten pułap goli niejako rozdzielić tutaj na te 3 najbliższe spotkania z GKS-em, to jest Wisłą i z Arką Gdynia? No ja tak zawsze trochę z przekory, nigdy nie lubię czegoś dzielić albo o czymś marzyć, co się nie wykonuje. Nie ma co o tym w taki sposób mówić. Trzeba doświadczyć tej ligi, trzeba doświadczyć tych 3 meczy, być bardzo dobrze do nich przygotowany, być pokornym i skromnym w tym, co się robi i cieszyć się dzisiaj po prostu danym momentem, zwycięstwem w meczu. I ja tutaj nie chcę tego rozdrabniać, nie chcę niczego ujmować i dla mnie to jest jakby inną sprawą. Natomiast rzeczywiście ogromną frajdę miałbym i wielkie zadowolenie miałbym również, kiedybyśmy wygrali 1-0. Naprawdę, bardzo z szacunkiem podchodzę do rywala i to wcale nie tak, że dzisiaj przyjechał tu zespół jakiś bardzo słaby. Ale jak to też zmienić? No bo tak pamiętam tutaj rozmowy z trenerem. Miesiąc temu mówiło się tutaj o tym, żeby Gieksa awansowała do baraży. Potem już ten apetyt rósł i walczyło się o 3 miejsce. Dzisiaj po potknięciu wczorajszym Arki Gdynia pojawia się tak na dobre realna szansa na to, żeby powalczyć o ten bezpośredni awans, no bo na dzisiaj to jest 6 punktów i jeszcze w zapasie mecz z Arką Gdynia bezpośredni, który może być kluczowy właśnie w tej ostatniej kolejce. I jak tutaj, jaka jest pana rola tutaj w tym, żeby tutaj piłkarze niejako tutaj od tego odciągnąć, żeby oni o tym nie myśleli, a skupili się po prostu na tym planie najbliższego spotkania? Wydaje mi się, że ten piąty sezon, który kończę pracę w GKS-ie, zawsze bardzo, bardzo mocno przywiązywałem wagę do tego, żeby moich zawodników uczyć przede wszystkim racjonalnego spoglądania na sprawę. Czy my jesteśmy w jakimś procesie, czy my wiemy, jak dążymy do tego, żeby wygrać mecz, czy my zdajemy sobie sprawę, dlaczego żeśmy mecz przegrali, czy to jest model, czy to jest system, czy to jest przypadek. I zawsze bardzo, bardzo dużo nad tym z zawodnikami rozmawiałem. Oni często, to nie jest niekiedy takie łatwe, często zadawali pytania trudne, bo nie zawsze mieliśmy serię zwycięstw, mieliśmy też momenty trudne. Także wydaje mi się, że ta drużyna ma do mnie ogromne zaufanie, ja mam do niej ogromne zaufanie i to jest nasza ogromna siła i to, co nas, wydaje mi się, prowadzi w tym sezonie. Powiedziałem, że ten sezon zaczyna być dla nas pasjonujący, wydaje mi się, że dzisiaj już się taki stał i po prostu czekamy na następne spotkanie. Musimy się do niego bardzo dobrze przygotować,
i przede wszystkim wiem, że moi zawodnicy być może teraz się trochę radują, ale wiem, jacy będą i na pewno większa ilość jutro już w niedzielę sami indywidualnie tutaj przyjdą, aby już się przygotować do meczu. My się spotykamy o 15 i będziemy gotowi do tego, aby drużynę poprowadzić do następnego meczu. To jest dla nas najważniejsze. I tu na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak duże znaczenie według Pana tutaj na ten finisz rozgrywek miał to nieprawdopodobne spotkanie z Polonią Warszawa, gdy w ostatnim fragmentach rywalizacji praktycznie Gieksa przelała tutaj szale zwycięstwa na swoją korzyść? No i czy to tak na dobrą sprawę, no bo są różne rzeczy, że tutaj coś fartownie się udało tutaj GKS-owi albo nawet niesprawiedliwie, no bo tam różne dyskusje sędziowskie są, ale czy to też nie jest tak, że Gieksa odzyskała coś, co było jej zabrane w meczu z Wisłą Kraków z rundy jesiennej? Fajnie pan to połączył w całość, bo chciałem teraz jakby nadmienić do tego, czy pamięta pan spotkanie w Krakowie. I to się spina jakby całością. To są rozgrywki, to jest piłka nożna, najpiękniejsza dyscyplina zespołowa na świecie. Przynajmniej takie jest moje zdanie, mam prawo o tym tak mówić. I dlatego jest tak kochana przez kibiców, bo te emocje niekiedy właśnie w taki są sposób odwracane, że niekiedy coś stracisz w ostatniej minucie i strasznie z tego powodu cierpisz. A niekiedy coś zyskasz i wtedy właśnie sztuką jest i w jednej i drugiej sytuacji nie odchylić się za bardzo. Nie stracić głowy, kiedy ucieknie ci coś, co było już bardzo blisko, tak jak w Krakowie, ale nie stracić też głowy, kiedy odzyskało się komplet punktów w doliczanym czasie gry, bo drużyna to ciężko pracowała, mieliśmy tam też swoje problemy, a wszyscy, którzy tam kończyli spotkanie, zdali fenomenalnie egzamin z dojrzałości. Także dla mnie, mówię, proces i kwestia nieodchylania się w pewnego rodzaju emocjach. Dzisiaj mamy kolejną emocję, bo strzeliliśmy 8 bramek i ktoś powie, mogą zwariować. To jest zawsze niebezpieczne i na pewno będę przestrzegał wszystkich, ale wydaje mi się, że dzisiaj już naprawdę nie muszę, bo drużyna jest bardzo świadoma. Dawid Reszer-Igol, dobry wieczór. Ja zapytam, co z perspektywy ławki wydarzyło się w ciągu tego tygodnia pomiędzy meczem z Polonią a dzisiejszym ze Stalą? Bo zobaczyliśmy poniekąd zupełnie inny zespół niż ten przy Konwiktorskiej. Nic się nie wydarzyło, dosłownie nic. To był kolejny mikrocykl treningowy, kiedy przygotowywaliśmy zespół. I absolutnie nic się nie wydarzyło. To jest równa liga, bardzo równa liga, mimo że niekiedy ma takie odchylenia wynikowe jak te nasze dzisiejsze. Nie wydarzyło się tutaj nic spektakularnego poza tym, że jesteśmy w procesie, w cyklu pracy i to jest nasza siła. To jeszcze dopytam, czy uważa pan, że te dzisiejsze zwycięstwo już tak na dobre może zbudować tą drużynę przed tymi ostatnimi kolejkami, przed barażami i być poniekąd takim punktem zwrotnym w drodze do Ekstraklasy? Tą drużynę buduje wiele różnych szczegółów i aspektów, które wydarzyły się w GKS-ie Katowice w ostatnim czasie. Ta drużyna przez te niekiedy trudności przechodziła bardzo dzielnie. To jest bardzo silny mentalnie zespół i absolutnie to dzisiejsze zwycięstwo nie jest jakimś ogromnym kołem napędowym. To proces i tak jak powiedziałem, wiele różnych aspektów, które tą drużynę buduje. Teraz przed Gieksą trzy bardzo trudne mecze. GKS Tychy, Wisła Kraków, Arka Gdynia i zapytam. Jaką liczbę punktów w tych meczach uznałby pan za taki zadowalający wynik, po którym powie pan, wykonaliśmy dobrą robotę? Wiadomo, do baraży ta liczba punktów może być różna, ale z ilu punktów byłby pan zadowolony w tych tak trzech trudnych meczach? Chciałbym po każdym z tych trzech meczy wracać do szatni z podniesioną głową i wiedzieć, że drużyna realizowała plan na mecz. Jeżeli ten plan drużyna będzie realizowała, to ci chłopcy mają bardzo duży potencjał, aby w każdym z tych meczów walczyć o trzy punkty. I na koniec zapytam trochę z przymrużeniem oka, gdzie znajdzie pan miejsce dla Grzegorza Rogali, który przez większość sezonu był filarem GKS-u. No, Mateusz Madaś świetnie spisuje się na tym lewym wahadle. Mateusz ma dzisiaj hat-trick. No, ciężko szukać wyrwy, żeby znaleźć miejsce dla Grzegorza Rogali. Wydaje mi się, że w rywalizacji zespołu, w szczególności w końcowej części sezonu jest siła. Jeżeli nie ma rywalizacji zdrowej, jeżeli nie ma rywalizacji takiej, która u nas się najnormalniej w świecie naturalnie wytworzyła, to nie bylibyśmy tak dobrzy. Grzegorz, wydaje mi się, doskonale rozumie to co jest w danym momencie, natomiast Grzesiek ma niepodważalną rolę w naszym zespole i Grzesiek Rogala to jest naprawdę część bardzo duża naszego zespołu. Jakie będą decyzje personalne, natomiast drużyna dowie się o tym przedpiątkowym meczu, a do piątku będziemy się przygotowywać i będziemy myśleć, co jest najlepsze dla nas w stosunku do najbliższego meczu. Dobry wieczór, trenerze. Kacper Janoszka, Dziennik Sport. Ja właśnie chciałbym pociągnąć temat Mateusza Maka, bo zdaję sobie sprawę, że dla samego zawodnika ten hat-trick był fantastycznym osiągnięciem. Sam powiedział, że to był jego pierwszy hat-trick, ale widziałem, że również pan bardzo się ucieszył z tych jego trafień, bo przy zejściu rzeczywiście widać było tą radość.
No cóż, tu dużo powiedzieć. Jesteśmy też ludźmi, pewne rzeczy są za nami. To też trzeba sobie szczerze powiedzieć. Ja spotkałem tych ludzi w szkółce Stadionu Śląskiego, kiedy mieli po 17 lat. Stamtąd trafili do mojego ruchu Radzionków. To jest ogromna więź, również sentymentalna. Nie tylko, że się kogoś lubi, czy nie, tylko zawsze uważałem obu braci za mega potencjał i mega zawodników z ogromnym talentem. Mateusz do nas dołączył, jest z nami. Rzeczywiście parę urazów trochę przeszkadza w tym, aby to była ciągłość dyspozycji. Wiem, w jakim jest również procesie w samym sobie, bo to już dzisiaj przecież dojrzały mężczyzna i wiem, jak bardzo mu zależało na tym, aby te miejsce, które otrzymał od nas, czyli GKS Katowice, w jakiś sposób, aby on oddał to, co dostaje również od tego miejsca, od tego klubu. I to jest bardzo ambitny chłopak, bardzo, 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 bardzo świetny człowiek. Stąd też takie emocje, bo ja bardzo doceniałem zawsze ten jego moment, kiedy wiedziałem, że on już by chciał, ale tu znowu jakiś mniejszy uraz. Tu też rywalizacja w zespole, zawodnicy na pozycji numer 10 grają dobrze. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wykorzystał w taki sposób tą szansę i zdobył te bramki, ale ważna też również cała postawa, bo grał doskonale. Genialnego gola strzelił również Mateusz Marzec. I czy uważa pan, że w tych ostatnich miesiącach, a właściwie z tygodnia na tydzień, jego pewność siebie rośnie? Bo uważam, no, że bez pewności siebie po prostu nie zdobyłby takiego gola, jakiego dzisiaj zdobył. Tak, rzeczywiście widać gołym okiem tą różnicę w pewności siebie zawodnika. Ja też to widzę, my to też bardzo doceniamy i widzimy. No, trzeba powiedzieć, że zawodnik się po prostu rozwija. No, te umiejętności zawsze były, natomiast teraz doszła pewność siebie i to jest ważne. Nie tylko pewność siebie w tych momentach, kiedy jest na boisku, można powiedzieć, w jakiś sposób więcej trochę luzu, albo wynik jest pewny, bo on również na Polonii Warszawa do ostatnich minut grał bardzo dobrze i przy tej drugiej bramce również wykonał spektakularne podanie, które otworzyło nam bramkę na 2-1. Także tylko się cieszyć, ale oby... Oby to nie był moment, oby to była powtarzalność, oby to była ustabilizowana forma na długo, długo tego Mateuszowi życzę, bo to jest bardzo dobry piłkarz.